Cześć, witajcie ludziska, ja jestem Młody, a to jest mój pierwszy let's play z gry Don't Starve. Postanowiłem coś nagrać, mówię, tyle gram w tę grę, no to postanowiłem coś nagrać i wrzucić na YouTube'a, zobaczyć jak to tam, czy się nadaje, czy nie, jak to wyjdzie. No zobaczymy, no Don't Starve, jak to wiadomo, znaczy nie wiadomo w sumie. Co ja gadam. No znalazłem. No, przypadkowo w sumie trafiłem na tą grę. Szperając po YouTubie. Patrzę, jest. Jakaś tam gierka. No i tak zainteresowała mnie w sumie podobnie jak Minecraft. Minecraft mi się w ogóle nie podobał, a później mnie wciągnął. A Don't Starve od razu w sumie jakoś... Od razu jakoś przykuł moją uwagę. No i już... Nagrywałem wczoraj dla was na YouTube. Tutaj właśnie no, odcinek pierwszy i drugi. Co się później okazało, że nie nagrał się dźwięk. A szkoda, bo fajne nawet przygody. Bo mnie nowy update zaskoczył strasznie. No ale to co no, no i tutaj już wykreowałem nowy świat. No i muszę zacząć od nowa, także. Ale świata już nie będę generował nowego, tylko zagramy po prostu Wilsonem na tym, co już wygenerowałem wcześniej. Mniej więcej wiem, co na jakiej wyspie się znajduje. No i startujemy. No już tutaj poodkrywałem parę rzeczy. 9 dni zagrałem. Także ani dużo, ani mało. No i niestety zginąłem. Pewnie wiecie, gra polega na zbieraniu różnych rzeczy i na przeżyciu. Ogólnie sam tytuł mówi, żeby po prostu nie głodować. Zbieramy te najpotrzebniejsze rzeczy. Samą grę już grałem wcześniej na Chromie, jak była dostępna. Teraz już jest dostępna na Steamie. No niby ma być tego dostępna na Steamie, ale ja już kupiłem sobie tą wersję na Chrome, to już mam teraz właśnie CDK na Steama. No i lepiej w sumie się gra, jest na pełnym ekranie i nie zacina się, nie ma problemów większych. No tak jak mówię, szkoda, że mi się nie nagrały tamte wcześniejsze. O, mogę odkryć tamte wcześniejsze odcinki. Zobaczymy jak teraz będzie. I samą grę, mówię, już grałem wcześniej. Zginąłem 3 razy. 3 razy w sumie to już zagrałem. Raz zagrałem 2 dni. 2 dni przeżyłem. Zaskoczyła mnie noc. Ognisko zgasło, nie zdążyłem dołożyć, wiadomo. No i... Za drugim razem dostałem się na bagna. W sumie nieświadomie czego sobie tam... Śmiało po nich śmigałem, a to się później nagle mi wyskakuje jakaś czownica, no jakiś potwór, kurde, z tych bagien mnie załatwił. Też nie byłem strasznie, nie byłem w ogóle przygotowany. No a już później za trzecim razem to już troszeczkę pograłem, bo aż przeżyłem aż 59 dni, także myślę, że to jest jakiś sukces. Udało mi się odblokować 3 postacie. Te dziewczyny nawet nie wiem, jak one mają normalnie tego jednego faceta. No ale teraz już mówię następny raz. Teraz właśnie postanowiłem już kolejny raz zacznę grać, to mówię, nagram coś na internecie. To już co? No, tak właśnie robię. No. Znaczy wczoraj już to robiłem, ale no, nie wyszło. W sumie jak się sam słuchałem, mogę tutaj chyba. Nie było to za ciekawe. Dobra, pozbieramy patyki. Nawet teraz jak się zacznie nowy świat, to jest wszystkie doświadczenie, które zebraliśmy dotychczas, zostaje, także nie wiem, czy istnieje możliwość, żeby w ogóle grę zacząć od nowa bez odblokowanych tych przedmiotów. Widzicie, odblokowane sobie tutaj bronie.
jakieś tutaj no, deski, tylko najpotrzebniejsze rzeczy. I tutaj widzę, aby sporo zmienił, no bo tak mówię, miałem też taką przygodę, ale nie wiem, to wam później zobaczę, nie wiem, może nie wszyscy wiedzą. Później zobaczę, później wam pokażę. Jak spotkamy świnki, nasze kochane. Bardzo się na nich zawiodłem, Safa. Już nie są takimi przyjaciółmi jak dawniej. Jakby się dało. Mięso zostaje naszymi ziomkami, obrońcami, a teraz już to twórcy gry sporo pozmieniali. Już nie jest tak wesoło. Dobrze, pozbieramy te trawy, potyki, krzemień. Tutaj zaraz będziemy mieli kamienie. To się je pokopię. Chcę trzeba będzie jakieś zające to załatwić, bo już noc nastaje. Takie gdzie można załóżmy, że ktoś nie ma, nie, nie masz. Nie ma w ogóle nawet. No zbyt podnie. Głupi wejdzie do końca mapy i sam. Nie korzystam. Nie. Tutaj się zablokuje. Dziękujemy. Aha, nie dokończyłem, nie wiem. Skończyła się siekierka. Powiem, że przetrwałem 59 dni. Niestety zginąłem, bo na bagnach. Dwa razy mi się to zdarzyło. Raz poszedłem na bagna i zacząłem sobie wydobywać drzewo. Ciąć drzewo, a nagle to drzewo zamieniło się w enta. Kurczę, przerażony, zacząłem uciekać. Jakoś mi uciekłem. Poszedłem drugi raz na bagna, mówię, może przypadek, bo oglądałem filmiki CTSG, on mówi, że enty zmieniają się z tych dużych drzew. Ale jeszcze na zwykłych mapach. Na zwykłych mapach, na tych tutaj niebagiennych. To jeszcze... No nie zdarzyło mi się, żeby ent gdzieś nagle wyrósł z dużego drzewa, tylko na tych bagiennych właśnie terenach. No i co, ja... No i uciekłem, później za drugim razem poszedłem w nocy. Teraz powiem sobie właśnie tak, bym spał. Teraz widzicie, jest to nowa opcja, że można sobie przedmioty ustawiać gdzie chcemy, a nie w miejscu, gdzie staliśmy. Poszedłem za drugim razem, rozpaliłem ognisko, no i tak wokół ogniska rosły drzewa, więc mówię, zetnę sobie, bo mi oczywiście brakowało. No i ja się biorę za ścinanie drzewa, znowu end. Też już wtedy miałem, byłem przygotowany i miałem właśnie dzidę i zbroję. Zacząłem uciekać w koło ogniska, mówię, a kurczę. Pająki ze zbroją, z dzidą, już nic mi w sumie nie zagrażają, bawoły. Byki można też spokojnie zabić, trzeba uciekać, no to mówię i enta tak załatwię. A ja go zacząłem napierniczać. A on nic, mówię, zmieniłem na toporek, mówię, może skoro powstał z drzewa, to może się toporkiem go zetnie, nic. No i nie załatwię, uciekłem w ciemność. Przez nieuwagę, no i tak. 59 dzień był mój ostatni. A szkoda, fajnie się grało. No ale to nic, zaczynamy teraz od nowa z wami. I myślę, że na dziś dotrwamy do rana i na ten odcinek to będzie tyle. Jestem na razie jako nowy youtuber ograniczony tym limitem czasowym. Także nastanie dzień, to zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Zobaczymy się w kolejnym. Aha, głodny, głodny, tak. Beris trzeba kupić. Wyciąć beliczka. Dobra, dalej, dalej. Dzień, dzień. Strasznie ciemne te świetliki, fajnie można je łapać. No dobrze, save się zapisało i to tyle na ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Komentujcie, oceniajcie. Jeżeli będziecie dawali mi oceny na
na plus, na minus, to napiszcie komentarz, czy wam się podobało, a jak nie podobało, to napiszcie też dlaczego. I będę bardzo wdzięczny. Dzięki jeszcze raz, że oglądaliście. Cześć.